Oficer Wojska Polskiego i prawnik zostali zatrzymani pod zarzutem działania na rzecz obcego państwa. Z naszym gościem jest pan minister Antoni Macierewicz, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Witamy serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Panie ministrze, co oznaczają te zatrzymania? No, to się dowiemy. Najprawdopodobniej za chwileczkę będziemy mieli decyzję sądu, a który ma rozstrzygnąć, czy osobom tym zostaną postawione zarzuty szpiegostwa, czy też nie, albo inne zarzuty. Przebieg wydarzeń raczej sugeruje, że takie zarzuty będą postawione. Najprościej rzecz biorąc, odpowiadając na pytanie ojca, to oznacza, że udało się schwytać dwóch groźnych szpiegów działających na rzecz obcego państwa. Z doniesień wynika, że tym państwem jest Federacja Rosyjska. A czy takich szpiegów, no gdyby się okazało, tak, bo tutaj na razie jeszcze czekamy na decyzję sądu w tej sprawie, no ale pomówmy też o szpiegach w ogólności. Czy takich szpiegów w Polsce, po Polsce grasuje więcej? Czy na przykład gdyby się okazało, że zatrzymane zostały dwie osoby, którym wykazano by coś takiego? Czy one mają jakieś siatki, czy jak to wygląda? Był pan szefem służby kontrwywiadu wojskowego. W 90% wypadków mamy do czynienia z właśnie takim zjawiskiem, jakie ojciec nazwał mianem siatki szpiegowskiej. Ludzie, którzy podejmują się takich działań na rzecz obcych służb, nie działają samotnie. To jest prawie niemożliwe. Oczywiście są wyjątkowe sytuacje, których tak rzeczywiście jest, ale raczej dotyczy to zupełnie innych okoliczności, najwyższych organów państwa danego. Takiej sytuacji, jaką mieliśmy do czynienia w odwrotnym kierunku wtedy, kiedy pan pułkownik Kukliński, ratując Polskę, działał na rzecz wywiadu Stanów Zjednoczonych. No on działał samotnie, albo dokładniej prawie samotnie, bo on też musiał mieć kontakt z przedstawicielami służb amerykańskich, czy poprzez marce skrzynki, czy poprzez osobiste spotkania. Mówiąc krótko, kontaktował się z przedstawicielami innego wywiadu, także osobiście. Tutaj tym bardziej mamy do czynienia z sytuacją, która na taką siatkę, jako konieczny element funkcjonowania tych szpiegów wskazuje. Trudno sobie wyobrazić, że było inaczej i przynajmniej minimalnym elementem tej siatki musiał być oficer wywiadu rosyjskiego. Mowa jest o wywiadzie wojskowym, czyli GRU, który kontaktował i który odbierał materiały, który kontaktował, który przekazywał instrukcje, etc. Zwykle, wbrew naprawdę aż żenująco nieprofesjonalnym wypowiedziom niektórych członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych, zwykle tacy oficerowie funkcjonują w danym państwie, jeśli chodzi o GRU, pod przykryciem funkcjonowania, znaczy urzędów dyplomatycznych, czyli są, mówiąc krótko, zarejestrowani jako dyplomaci Federacji Rosyjskiej i z tej pozycji, jak to się formułuje w języku służb specjalnych, wykonują swoją szpiegowską pracę, wspierając siatkę przez siebie zwykle założoną lub odziedziczoną. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Koziej, mówi, no w sumie to normalne, nie przesadzajmy, tak można by streścić jego dzisiejszą wypowiedź. Ewa Kopacz mówi, że służba kontrwywiadu wojskowego spisała się bardzo dobrze, to znaczy, że jesteśmy osłaniani. A jaka jest pana ocena tej sytuacji? Pełna ocena oczywiście będzie musiała poczekać na więcej faktów. Na razie jesteśmy w takim okresie pewnego rodzaju szumu czy pewnego rodzaju reklamy medialnej. To jest zresztą dosyć niepokojące, jak oświadczają członkowie Komisji Służb Specjalnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Oni zostali o tym zawiadomieni, poinformowani poprzez media. Co tym bardziej dziwne, iż w trakcie, gdy
zatrzymywano tych szpiegów, akurat znajdowali się na tak zwanym posiedzeniu wyjazdowym na budynku służby wywiadu wojskowego. A więc dziwne jest, iż nie mogli zostać tę minutę, 5, 10, 20, pół godziny po zrealizowaniu tych czynności, oczywiście nie przed w żadnym wypadku, no, czegoś takiego sobie nie wyobrażam, poinformowani, że to miało miejsce. To byłoby działanie właściwe. Tymczasem najpierw informacja dostała się do mediów i oni dopiero z mediów dowiedzieli się o przebiegu wydarzeń. Mówię o tym dlatego, bo ta sprawa jest dzisiaj badana przez Komisję do Spraw Służb Specjalnych i słusznie, bo niepokojące jest, że przy tak zasadniczej kwestii, że przy tak poważnym zadaniu dochodzi do przecieku do mediów, które czynią z całej sprawy przede wszystkim sensację, a nie poważną kwestię, która powinna być przedmiotem działań i zastanowienia się najwyższych organów państwa polskiego. Tak, konsekwencje takiego przebiegu wydarzeń mogłyby być takie. Ja nie wiem, że nie mówię, że są, bo tego oczywiście do końca nie wiem, ale mogą być takie, że pozostali członkowie tej siatki, w tym na przykład dyplomaci rosyjscy, którzy, znaczy pod przykryciem dyplomatów są naprawdę szpiegami rosyjskimi, agentami prowadzącymi, znaczy funkcjonariuszami, przepraszam, czy żołnierzami prowadzącymi siatkę szpiegowską przeciwko Polsce, no zostali uprzedzeni i mogli już po prostu z Polski wyjechać. To ma swoje daleko idące konsekwencje, dlatego że w związku z tym nie zostali do końca przez nas zidentyfikowani, a jak nie zostali przez nasze służby zidentyfikowani, to ich nazwisko nie mogło zostać przekazane do pozostałych wywiadów czy kontrwywiadów sojuszniczych, co jest normalną rutyną po to, żeby inne państwa ostrzegać przed takimi pseudodyplomatami. To pozwala chronić bezpieczeństwo wewnętrzne tych państw, które mogą być narażone na penetrację rosyjską. W związku z tym tutaj mamy do czynienia z sytuacją, która pokazuje, iż albo ktoś to zrobił, trudno mi jest to uwierzyć specjalnie, więc tak w to nie wierzę, no albo same służby czy prokuratura, które realizowały te zadania, w istocie są spenetrowane i ktoś, wykorzystując media, ostrzegł resztę siatki. A to już by było, gdyby taki przebieg wypadków miał miejsce, to byłoby naprawdę bardzo, bardzo groźne. Dobrze, że ci szpiedzy zostali, czy potencjalni szpiedzy zostali zatrzymani, ale groźne, że Polska znajduje się w takim stanie, w którym nawet wtedy, gdy łapie się część siatki szpiegowskiej, to jej trzon zostaje ostrzeżony i może uniknąć zatrzymania i uniknąć w związku z tym rozpracowania i wyeliminowania szkód, jakie czyni. To dwa słowa może o tej takiej rozgrywce medialnej. Jak pan ocenia, że przez media tego nurtu mętnego przechodzą byli funkcjonariusze, którzy szkołę przechodzili przez rosyjskie GRU, przez Moskwę. Oni teraz tłumaczą różnego rodzaju działania. Oni teraz są ekspertami w studiach takich czy innych stacji publicznych bądź komercyjnych. No, trzeba do tego, co ojciec powiedział, dodać jeszcze jedno, bo to warto, żebyśmy my sobie wszyscy to uświadomili. To są ludzie, którzy przez lata, czasami wiele lat, służyli Sowietom. Po prostu im służyli. Służyli Sowietom, działając na szkodę narodu i państwa polskiego. Służyli zgodnie z oceną Sądu Najwyższego z 2003 roku, Trybunału Konstytucyjnego z 2003 roku, jako część aparatu przemocy, który działał na szkodę narodów i państw podporządkowanych w Moskwie. Takie jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i jest ono absolutnie słuszne. I teraz ci ludzie po szkoleniu GRU, po szkoleniu KGB, które to szkolenie przecież nie sprowadza się tylko do kwestii, jak fachowo podglądać kogoś, czy dokonywać wymiany
tajnych informacji, tylko także dotyczy sposobu oddziaływania psychologicznego na media, na społeczeństwo, urabiania opinii publicznej i dzięki temu wprowadzania do opinii publicznej treści przydatnych dla Sowietów czy przydatnych dla Federacji Rosyjskiej, przydatnych dla służby, która ich ukształtowała, a tych ludzi między innymi ukształtowała GRU, ta sama służba, która dzisiaj panuje nad wschodnią Ukrainą, która przygotowuje dalsze ataki Federacji Rosyjskiej, co do tego nie ma cienia wątpliwości. Więc w tej sytuacji te stacje telewizyjne, te media, które dają forum takim ludziom do występowania, do objaśniania rzeczywistości, do forsowania swoich opinii, poglądów i tak dalej, no przecież słuchacz w telewizji, czy w radio, czy w gazetach jest bezradny wobec ich fachowej wiedzy i nie jest w stanie obiektywnie ocenić, w jakim stopniu oni i w którym miejscu oni dokonają nadużyć pewnego rodzaju koloryzowania sytuacji, czy też po prostu fałszywej interpretacji na rzecz jakiegoś założonego celu. W związku z tym stacje telewizyjne, jak mówię, i media, które takich ludzi biorą jako głównych swoich rzeczników, no biorą odpowiedzialność za możliwą dezinformację wywiadowczą obywateli polskich, a także organów państwa polskiego. To naprawdę jest bardzo groźna i bardzo poważna sytuacja. Niektóre media tak się zachowują, jakby to było zupełnie obojętne, jakby tutaj sensacja była najważniejsza i jakby nie miało znaczenia, czy tymi ich ekspertami są ludzie, którzy służyli dla Polski, czy tacy, którzy służyli obcym okupantom. No to ma znaczenie, dlatego, bo ma swoje bardzo daleko idące konsekwencje i te media muszą przyjąć współodpowiedzialność za konsekwencje takiego działania. No chyba, że wiedzą, co robią. Chyba, że robią to świadomie. Ja się na razie powstrzymuję z oceną, ale widzimy, że to jest bardzo systematyczne i celowe działanie już od wielu miesięcy, jeżeli nie od lat, ale jeżeli chodzi o konflikt ukraiński, okupację rosyjską i agresję rosyjską przeciwko Europie, no to od lutego mamy do czynienia z systematycznym takim działaniem. To jest niebezpieczne po prostu. A wpuszczenie do Komisji do Spraw Służb Specjalnych osoby, która była szkolona przez GRU? No, możemy jeszcze cofnąć się 2 miesiące przed tą operacją, o której ojciec teraz wspomina, bo przecież wszystko zaczęło się od takiej wielkiej operacji niewątpliwie dywersji medialnej, działającej jak agentura wpływu, w której próbowano udowodnić, że ja jako przewodniczący komisji weryfikacyjnej dałem do tłumaczenia tajny raport osobie, która była Rosjanką i tak dalej, i że był to tajny raport. Wszystko jest nieprawda, wszystko nie ma nic wspólnego, ale na kanwie wtedy rozpętanej reklamy dla dawnego GRU i dawnych wojskowych służb informacyjnych, dla ludzi, którzy są po szkoleniach GRU, na tej fali właśnie wprowadzono tego człowieka do Komisji do Spraw Służb Specjalnych jako doradcę. Warto sobie uświadomić, że doradcy tam mają dostęp do najtajniejszych informacji i współoceniają i współukierunkowują działania polskich służb specjalnych, więc wprowadzenie takiej osoby jest wielkim sukcesem, tylko nie wiadomo, czy na korzyść, czy raczej na szkodę Polski, jak ja uważam. Więc i te media, tak powiem, zachwalały ten kierunek działań. Można się obawiać, powtarzam, być może nie były świadome i może po dzień dzisiejszy te stacje telewizyjne nie są świadome tego, co robią, no tylko, że to w jakimś sensie tym gorzej, bo ich działanie jest systematyczne, a w sytuacji konfliktu, grożącego konfliktu i z jakim mamy do czynienia politycznego, bezspornego, ale i zagrożenia militarnego. Przecież przywódca tego państwa mówi, że jest gotów użyć broni atomowej przeciwko Polsce. Przecież on grozi, że w ciągu tygodnia jego wojska znajdą się w Warszawie. To nie są już rzeczy hipotetyczne. Tutaj mamy do czynienia z bardzo zaostrzoną agresją wobec Polski. I
umożliwianie ludziom związanym z tym, z rosyjskimi służbami, z sowieckimi służbami, indoktrynacji społeczeństwa, no jest po prostu, powtarzam raz jeszcze, świadomym działaniem na szkodę Polski. Tu musimy skończyć, ale tych wątków jest znacznie więcej, między innymi sprawa informatyzacji certyfikatów zabezpieczeń Państwowej Komisji Wyborczej. Myślę, że musimy wrócić, panie ministrze, w najbliższym czasie do tej rozmowy, a za tę część serdecznie dziękuję. Ja dziękuję, ale jedno tylko słowo, dlatego, bo rzeczywiście wszystko to dzieje się w cieniu wykrycia przez media wielkiej sieci, która opanowała całą niemal Polskę, a zwłaszcza dotyczy to komisji wyborczych. Potwierdził się raport pana profesora Jerzego Urbanowicza, iż faktycznie to z zewnątrz kontroluje się proces wyborczy i to stanowi już bezpośredni cios w polską demokrację i niepodległość. Minister Antoni Macierewicz, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.